Chciałbym z tej okazji, z okazji tego nabożeństwa dalej trzymać naszych dzieci, bo to one trochę stały się taką inspiracją do tego, co chcę powiedzieć. Ostatnio mieliśmy zajęcia szkółki niedzielnej i tak sobie uświadomiłem w rozmowie z tymi młodymi ludźmi w grupie gimnazjalnej, że są młodsi ode mnie o 20 lat. I tak trochę z zazdrością popatrzyłem na nich, pomyślałem sobie, że trochę im zazdroszczę tego wieku, ale nie tylko wieku. Bardziej, wiecie, jak sobie o nich myślę, na szkółkach niedzielnych, w grupie gimnazjalnej często tak jest, że chociaż nic śmiesznego nie mówię, to jest śmiechu co niemiara. Na naszych spotkaniach weekendowych, które kiedyś tam się odbywały. No jakoś tak jak pomyślę o naszych gimnazjalistach, to oni mi się tak kojarzą z takim niekończącym się śmiechem, radością i pełnią energii. I o tym zacząłem myśleć, o tej chęci do robienia czegokolwiek, o tej radości z czegokolwiek, o tym takim byciu młodym, pełnym energii i zadowolonym z życia. Odnoszę się do tego, bo wiem, że kiedy lat nam przybywa i różnych tematów na głowie, to potem coraz trudniej nam się cieszyć i coraz trudniej znaleźć nam siłę na niektóre rzeczy. Zaczyna nam brakować energii, może motywacji. Także pod tym kątem cieszę się, że mam taką możliwość przebywać z młodymi ludźmi dosyć często, bo oni mi przypominają o tej radości, o tej energii, a mi jej brakuje, oczywiście nie ukrywam tego. Każdy z nas ma takie sytuacje, że wydaje mi się, że wydaje nam się, że nie mamy siły na zrobienie czegoś tam albo na pokonanie jakiegoś problemu. A jeśli nawet wszystko jest w porządku, to też często mamy takie sytuacje, że trudno nam się cieszyć z tego, co mamy. Wychodząc naprzeciw temu tematowi, zacząłem myśleć o tym, co by należało tu zrobić w takiej sytuacji, żeby się tak cieszyć jak te młode osoby i być zadowolonym i gdzie tu znaleźć tą siłę do tego, żeby robić to, co robić powinniśmy albo co możemy robić. Albo czego Bóg od nas chce. Wiecie, i Słowo Boże przyszło do mnie przez tekst pewnej piosenki, którą słucham praktycznie w kółko. Moje dzieci mają taką ulubioną płytę z piosenkami dla dzieci. I codziennie te piosenki słucham. I jedna z piosenek mówi coś takiego. Bo radość Pana jest naszą siłą. Nie masz radości, nie będziesz miał sił. Więc ciesz się, ciesz, bo Pan Jezus z nami jest, a będziesz silny jak młody lew. Tak mniej więcej ten tekst idzie. Więc znam tę piosenkę już, bo ona często się pojawia, ale zacząłem dociekać, kto ten tekst wymyślił i skąd on się wziął, bo niestety nie znałem tego wersetu i nie wiedziałem, gdzie on jest, ale oczywiście jest to tekst z Bożego Słowa. I od niego chciałbym zacząć. Także proszę, otwórzmy sobie Księgę Nehemiasza, bo to jest fragment Księgi Nehemiasza. Bo wtedy Nehemiasz, zarządca całej krainy oraz Ezdrasz, kapłan, pisarz, a także lewici nauczający lud powiedzieli do całego zgromadzenia. Dzień dzisiejszy jest świętem na cześć Jahwe. Nie wolno wam dziś ani smucić się, ani płakać. Ludzie bowiem płakali, słysząc słowo prawa. Nehemiasz zaś powiedział nadto, idźcie, najedźcie się tłustego mięsa, napijcie się słodkich napojów i poślijcie także coś tym, którzy nie mogli sobie nic przygotować. Jest to bowiem dzień święty na cześć Pana i nie poddawajcie się przygnębieniu, bo radość w Bogu jest waszą siłą. I nie poddawajcie się przygnębieniu, bo radość w Bogu jest waszą siłą. W naszej Biblii Warszawskiej nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Więc to jest ten werset, o którym jest ta piosenka i to jest ten werset, który mnie dotyka bardzo. Powoduje, że myślę o tej radości dosyć już dłuższy czas.
A to dlatego, że jestem przekonany, że mam problem z tym, żeby się cieszyć z tego, co mam. Więc pozwólcie, że powiem coś więcej o tej radości w takim rozumieniu, że radość Pana jest naszą siłą. Czyli będę chciał Was zachęcić do tego, żeby zrobić coś, żeby znaleźć tą radość, a przez tą radość też siłę. Z takich podstawowych wiadomości na temat radości, myślę, że każdemu z nas brzmi już gdzieś w głowie werset z listu do Filipian, gdzie mamy takie stwierdzenie, Filipian 4:4. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. A w liście do Tesaloniczan czytamy, zawsze się radujcie. Więc czytając Nowy Testament i listy, możemy przeczytać w zasadzie nakaz, rozkaz, bo to tryb rozkazujący. Więc to, co warto zapamiętać, to to, że Bożym nakazem dla nas jest Bożym przykazaniem, Bożym zaleceniem, jest to, żebyśmy się radowali. No i to jest bardzo jasne i proste i wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę, że mamy takie przykazanie, no ale trudno się do niego dostosować. Generalnie, wiedząc, że jest takie przykazanie, powinniśmy być świadomi, że jeżeli się nie radujemy, to coś jest nie w porządku, tak? I że powinniśmy się radować. Każdy wierzący, każdy człowiek, któremu Bóg jest cenny, jego przykazania są cenne, powinien się tutaj zastanowić, czy zawsze się radujemy. Szczególne jest to słowo zawsze, bo ono występuje i tutaj, bo z radością, no mamy momenty, sytuacje, kiedy się radujemy i nie ma z tym problemu. Mamy też momenty, że się smucimy, ale tu jest napisane, że zawsze mamy się radować. Więc to zapamiętajmy to zawsze. Jako, że jest to przykazanie, nakaz Boży, można domniemywać, że kiedy się nie radujemy, Bogu się to nie podoba. I też jest jeden werset w Bożym Słowie, który zwraca nam na to uwagę. Jest taka sytuacja w Księdze Mojżeszowej, że Bóg w zasadzie pogniewał się i ukarał Izraelitów za to, że nie służyli Panu w radości i w dobroci serca. Przeczytam szybko Księgę 5 Mojżeszową 28 od 45. To jest może taki bardziej złożony werset, nie skupiający się tylko na radości, ale takie zdanie istotne tutaj jest. Spadną na ciebie te wszystkie przekleństwa i będą cię ścigały i dosięgną cię, aż zginiesz, gdyż nie słuchałeś głosu Pana Boga Twego, aby przestrzegać Jego przykazań i ustaw, jakie Ci nadał. I będą na tobie i na twoim potomstwie jako znak i cudowny dowód na wieki. Za to, że nie służyłeś Panu Bogu Twemu w radości i dobroci serca, mając wszystkiego w bród. Bardzo ten werset kuje mnie trochę, no nie trochę, tylko bardzo, tak? Ponieważ, na co chciałbym zwrócić uwagę? Panu Bogu nie podoba się to, że Izraelici nie służyli, ale nie, że nie służyli, bo oni służyli, ale Jemu się nie podoba, że nie służyli w radości i dobroci serca, więc już samo służenie nie wystarczy, tak? Bóg oczekuje od nas, że będziemy to robili w radości i dobroci serca. I też mamy tu informację, że Izraelici mieli wszystkiego w bród. Nie mieli tak naprawdę powodu do tego, żeby się nie radować. Czy my nie mamy takich sytuacji, że no mamy wszyscy, ja mam wszystkiego w bród tak naprawdę. Mam wszystko i trudno znaleźć jakiś argument, żeby narzekać, a jednak z radością mamy problemy. Jak to jest z tą radością? Kolejne wersety wskazują nam na to, że radość jest naszą decyzją, że musimy postanowić, że chcemy się radować, że nie przyjdzie ona sama i nie pojawi się znikąd. Jest elementem naszej postawy, naszą decyzją. Mówi o tym Habakuk w 3 rozdziale. Znamy dobrze ten werset, Habakuk 3:17-19. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winorośli nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Jednym słowem, tragedia i same problemy na głowie.
Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą, sprawia, że moje nogi są wyżej jak nogi łań i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Jak czytam te wersety, one bardzo, bardzo korespondują ze sobą i mówią znowu o tym. Ten wyjątkowo mówi o tym, że radość to jest nasza decyzja, tak? Habakuk podejmuje decyzję, że będzie się radował w Panu, że będzie się weselił. Ale jest to też mowa o tej mocy, o której wspominałem na początku. Także widzimy po raz kolejny, że ta moc i siła, która pozwala nam kroczyć po wyżynach, wynika też z radości. O tym, że radość jest też decyzją, mówi Dawid w Psalmie 104, pisząc: będę śpiewał Panu, pokim żyw, będę grał Bogu memu, póki jestem. Oby mu była miła moja pieśń, ja radować się będę w Panu. Po przeczytaniu tych kilku fragmentów chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że w każdym, prawie w każdym jest mowa o radości w Panu. Czyli chcę, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że ja nie mówię o tym, że się śmiejemy, że mamy się dobrze. Nie mówię o jakichś emocjach, ale mówię o radości w Panu. Myślę, że w ten sposób Boże Słowo jakby odróżnia tą radość, którą ludzie zwykle rozumieją. Różne rzeczy można robić, żeby się tam cieszyć, radować albo poprawić sobie humor. Ale nie o takiej radości mówię. Mówię o radości w Panu, więc każdy werset Filipian mówi w Panu. Nehemiasz też mówi o radości w Bogu. Piąta Mojżeszowa. Habakuk też w Panu. Psalm 104 też w Panu. Więc za każdym razem ta radość jest w Panu. Jak to można zrozumieć? Po pierwsze, mi od razu przychodzi taka myśl do głowy, że jak radość jest w Panu, no to jak nie ma Pana, to nie ma radości. I że jest to jedno z drugim związane. I taką hipotezę postawiłem, że radość jest miarą relacji naszej z Bogiem. I na tym chciałbym się skupić, żebyście pomyśleli o sobie, o tej swojej radości, bo jedno z drugim ma bardzo duży związek. Ta jakość naszej relacji z Bogiem i radość. Czyli patrząc na naszą radość, możemy domniemywać, jak też wygląda nasza relacja z Bogiem. Oczywiście wy wiecie, jak wygląda wasza relacja i wasza radość, ale jedno z drugim jest związane i można, warto się nad tym zastanowić. Więc myśląc o tej radości, chcę wam przeczytać jeszcze kilka fragmentów, które mówią o tym, gdzie tą radość możemy znaleźć i co za tym idzie, jak powinna wyglądać nasza relacja z Bogiem. Czytamy w Ewangelii Jana w 15 rozdziale: jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. Jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. W tym fragmencie jest mowa oczywiście o radości, ale też o miłości i przestrzeganiu przekazań. Więc chciałbym powiedzieć, że fragment ten mówi nam o pewnym elemencie relacji z Bogiem. Mowa tu jest o trwaniu w miłości Bożej i przestrzeganiu Jego przykazań. Kiedyś mówiłem tutaj kazanie na temat miłości i tam było już dużo o tym powiedziane, więc nie będę się rozwijał. Ale rozumiemy, że przestrzeganie przykazań Bożych wynika z miłości naszej do Boga. Więc jakby jedno z drugim musi istnieć, a jeżeli trwamy w miłości i przestrzegamy przykazań, to daje nam radość. Myślę, że czujemy ten temat, że przestrzeganie przykazań przynosi nam radość. Myślę, że spotkaliście się z takim uczuciem, że postanowiliście w którymś tam momencie, że czegoś tam nie zrobicie złego albo kogoś nie posłuchacie jakiejś złej rady
I kiedy podjęliście decyzję, że nie robicie czegoś tam, ponieważ kochacie Boga i nie chcecie Go zasmucić, to odczuwaliście w tym momencie taką satysfakcję i taką radość z tego, że stanęliście po Bożej stronie, tak? Także to przestrzeganie przykazań, chociaż nie jest łatwe, może nam przynieść radość. Wiele fragmentów mówi o tym, że radość znajdujemy przed obliczem Boga. I chciałbym je teraz też przeczytać. Z Księgi Psalmów 21, 6-8. Chwała Jego jest wielka dzięki zbawieniu Twemu. Wspaniałością i dostojeństwem okryłeś Go, bo czynisz Go błogosławieństwem na zawsze. Udzielasz Mu radości przed obliczem swoim. Czyli werset mówi, że radość możemy znaleźć przed obliczem Boga. Kolejny psalm 16 mówi tak. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim. Rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Ja czytam bardzo dużo wersetów, także wybaczcie, że nie podaję wszystkich, bo nie będziemy szukać wszystkich. Jest bardzo dużo. Więc w dwóch miejscach już. Udzielasz mu radości przed obliczem. Obfitość radości w obliczu Twoim. Więc jeżeli mamy trudności z radością, to trzeba by się było udać przed oblicze Boże. Jak to zrobić, to myślę, że wiemy, ale może wystarczy komentarza. Obfitość radości w obliczu Twoim. Radość możemy odnaleźć też w Bożym Słowie, w czytaniu Bożego Słowa. To też myślę, że takie uczucie, które znamy, kiedy możemy się cieszyć, że coś czytamy i że to jest taki werset w punkt dla naszego życia. Nieraz tego doświadczamy. Możemy w Bożym Słowie znaleźć pocieszenia w różnych sytuacjach. Więc tą radość też możemy odnaleźć w Bożym Słowie. Mówi o tym też Jeremiasz w swojej księdze w 15 rozdziale. Ilekroć pojawiły się Twoje słowa, pochłaniałem je. Twoje słowa były mi rozkoszą i radością mojego serca. Też Twoim imieniem jestem nazwany, Panie Boże Zastępów. Więc tak powtarzając, jeżeli chodzi o tą naszą relację z Bogiem i to, jak ona wygląda, to mówiłem już o miłości Bożej, o trwaniu w miłości Bożej, o przestrzeganiu Bożych przykazań, o przebywaniu w obliczu Bożym i o czytaniu Bożego Słowa. Kolejny fragment, który jest też elementem naszej relacji z Bogiem, to znowu fragment psalmu, tym razem 68, gdzie jest napisane: ale sprawiedliwi radują się i cieszą się przed obliczem Boga i weselą się radośnie. Śpiewajcie Bogu, grajcie imieniu Jego, torujcie drogę temu, który pędzi na obłokach, Pan imię Jego, radujcie się przed Nim. W jednym wersecie 4 razy chyba słowo radość występuje. Więc kolejny element naszej relacji z Bogiem to uwielbienie. To stanie przed Bogiem i wychwalanie Go. Oddawanie Mu chwały. To przynosi nam radość. Myślę, że doświadczamy tego na każdym nabożeństwie. Kiedy Boga uwielbiamy, kiedy urywa nam się w ogóle cały świat, jesteśmy przed Bogiem i oddajemy Mu chwałę. Z czego jeszcze możemy się cieszyć? Dla tych, którzy mają wątpliwości, jest wiele wersetów. Naprawdę bardzo dużo tego jest w Bożym Słowie. Oczywiście nie przeczytam tu wszystkiego. Więc mówiłem o relacji. Przede wszystkim trzeba się zastanowić. Ja muszę się zastanowić nad moją relacją, ponieważ mam problemy z tym, żeby się cieszyć zawsze w Panu. Na tą relację, tak jak powiedziałem, składa się nasza miłość, przestrzeganie przykazań, która wypływa z miłości naszej do Boga. Przebywanie w Bożym obliczu, w modlitwie, trwanie w Bożym Słowie, czytanie Bożego Słowa, uwielbianie Boga. Ale też jest kilka wersetów, które mówią o takich może bardziej przyziemnych, prozaicznych rzeczach, ale wskazują nam też elementy naszego życia, z których możemy się cieszyć, o których zapominam ja na pewno, wy może też. Nie wiem, przychodzą nam jakoś tak automatycznie i nawet może już nie myślimy o tym, że można się z czegoś takiego cieszyć.
A to wszystko przecież, co mamy w naszym życiu, nasze życie jest darem od Boga. I takie też przyziemne rzeczy, które tam mamy gdzieś w domach, to też mamy dzięki Niemu i z tego też możemy się cieszyć. W pierwszej księdze Kronik jest napisane: a kto miał drogie kamienie, składał je w skarbcu świątyni Pana do rąk Jehiela Gerszonity. A lud radował się z tego, że tak ochotnie składali oni swe dary, gdyż całego serca składali te dary Panu. Również i Dawid, król, wielce się radował. Znowu Izraelici mieli taki moment, że się radowali. Ja chciałbym zobaczyć tą ich radość, bo u nas w naszym kraju ciężko taką radość zobaczyć, że cały naród się raduje. Jest, mówiąc kolokwialnie, impreza przez dzień cały albo przez nawet tydzień. Tak to bywało, nie? I z czego Izraelici się tutaj cieszą? Z tego, że składali dary, że dzielili się tym, co mieli, że to, co mieli, dawali. Tutaj składali do skarbca świątyni, ale to nie tylko skarbiec świątyni, nie tylko kościół jest tym miejscem, gdzie możemy dar składać. Można doświadczyć naprawdę dużo radości z tego, że coś dajemy komuś, no nie? Myślę, że też tego doświadczyliśmy. Bóg nam daje pewne rzeczy z nadzieją, że też się tym podzielimy z innymi ludźmi. Jest wiele o tym w Bożym Słowie. Więc ze składania darów możemy się cieszyć. Możemy się cieszyć ze społeczności, z innymi ludźmi. W Księdze Psalmów, 122 psalm. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: do domu Pana pójdziemy. Werset ten mówi o społeczności Kościoła, o tym, że się możemy spotykać. Myślę też, że nie wiem, czy dla wszystkich, czasami się nad tym zastanawiam, ale myślę, że dla wielu z nas to jest radość, kiedy możemy tu przyjść. Oczywiście mieć czas z Bogiem, ale też czas ze sobą samym. Wielu z nas tu się spotyka i poza udziałem w nabożeństwie, przed czy po, rozmawiamy o tym, o tamtym. I to też może nam dać radość, że mamy relacje z innymi ludźmi. Więc możemy się cieszyć ze społeczności. Możemy się cieszyć też z jedzenia, z tego, co mamy na stole. Ja ostatnio bardzo się cieszyłem z tego, że był sezon na truskawki, bo bardzo je lubię. Także się cieszyłem za każdym razem, kiedy je jadłem. W Księdze Kaznodziei Salomona w 9 rozdziale czytamy: no, że więc jedz radośnie swój chleb i pij w dobrym nastroju swoje wino, gdyż Bogu już dawno miłą jest ta twoja czynność. Także moi drodzy, dzisiaj jak usiądziecie do obiadu, to cieszcie się tym obiadem, tym rosołem. Nie każdy go ma dzisiaj, ja dzisiaj nie mam rosołu. Cieszcie się rosołem schabowym, nie wiem, co tam będziecie mieć. Też kolejny werset chciałbym przytoczyć, który mówi o tym, że możemy się cieszyć z duchowych dzieci. Myślę, że to jest wielka radość. Nieczęsto jej doświadczamy, może ktoś z was jej nigdy nie doświadczył. Ale mogę wam powiedzieć, że to naprawdę jest wielka radość, kiedy wiemy, że mieliśmy udział w tym, że jakaś osoba oddała swoje życie Jezusowi. I to nie musi być jakaś taka sytuacja, że wiecie, mamy konkretną osobę, która właśnie przez nas trafiła do zboru i właśnie przez nasze wypowiedzi doszła do wniosku, że rzeczywiście Bóg jest i że chce Mu oddać swoje życie. Takiej radości mogliśmy doświadczyć na przykład na festiwalu wczoraj i przedwczoraj, chociaż nie wiem, jak to działa, ale naprawdę takie miałem odczucia w piątek. No dzień jak co dzień, w piątek już w pracy to ogólnie wszyscy są zmęczeni. I po tej pracy, po tym całym tygodniu, naprawdę nie miałem uśmiechu na twarzy, ale jak przyjechałem do Brennej, w sumie nic nie zrobiłem, ale się radowałem z tego, że mam udział w tej ewangelizacji, że tam jestem, że jestem w miejscu, gdzie jest zgłoszone Boże Słowo i że mogę do tego rękę przyłożyć. Także wielka radość z duchowych dzieci. Wiecie, do Tesaloniczan, 2 rozdział czytamy: dlatego chcieliśmy przyjść do was, ja, Paweł, i raz, i drugi, ale przeszkodził nam szatan, bo któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Kiedy już uznacie, że w waszym życiu, w jakimś danym momencie,
naprawdę nie ma się z czego cieszyć, to jeszcze kilka wersetów, które udowodnią wam, że naprawdę macie się z czego cieszyć. W psalmie 35 czytamy: wtedy dusza moja będzie weselić się w Panu, będę radować się ze zbawienia. Więc zbawienie to jest coś, czego możemy się naprawdę radować. Zapominamy o tym, bo oddaliśmy Bogu swoje życie i myślę, że nie wiem, ja często nie wracam do myślami do tematu mojego zbawienia. No już tyle lat jakoś tak się stało oczywistością, że jestem zbawiony i o czym tu w ogóle myśleć jeszcze. Ale zbawienie to naprawdę jest powód do radości. Naprawdę powód do radości. Tylko czasami, nie wiem, musimy się znaleźć w jakiejś sytuacji, żeby sobie uświadomić, jak wielką miłość nam Bóg okazał, że nas wyrwał z tego świata, tak? Przypominamy sobie o tym zwykle jakichś takich, nie wiem, no czasami może warto siąść, nie wiem, posłuchać wiadomości na przykład, bo poczytać wiadomości w internecie i zobaczyć, jaki jest naprawdę ten świat. I wtedy naprawdę ja się cieszę naprawdę z tego, że nie jestem częścią tego świata, że moja ojczyzna jest w niebie i że mogę mieć pewność, że kiedy to się skończy, ja dalej będę żył z Bogiem. Naprawdę się z tego cieszę, z tego zbawienia. Psalm 32. Ty jesteś ochroną moją, strzeżysz mnie od ucisku, otaczasz mnie radością wybawienia. Też Boże Słowo mówi o takim innym rodzaju, znaczy to jest ten sam rodzaj radości, ale takie sytuacje może nieoczywistej, nieewidentnie mówiące o tym, że powinniśmy się cieszyć, bo generalnie człowiek, kiedy jest w trudnej sytuacji, kiedy mu się rzuca kłody pod nogi i komplikuje życie, to naprawdę no, z natury ludzkiej nie cieszymy się wtedy, raczej jesteśmy źli, niezadowoleni. A Boże Słowo mówi nam, że w takich sytuacjach też mamy się radować. To jest bardzo trudne i szczerze mówiąc nie czuję się kompetentny, żeby mówić coś o tym, bo moje życie jest naprawdę błogosławione i niewiele ucisku doznałem, prześladowań, to w zasadzie trudno mi powiedzieć, żebym czuł się kiedyś prześladowany. List do Hebrajczyków mówi o tym, że mamy się radować z prześladowań. Czy to gdy byliście, w 10 rozdziale, czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwalszą. Przyjęliście z radością grabież. Publiczne zniewagi, udręki. Więc Boże Słowo mówi nam, że mamy się radować z prześladowań. No, ciężko o tym mówić, gdy się ma dobrze i nie ma żadnych problemów. Ale pamiętajmy, bo możemy tego doświadczyć, być może ktoś z was tego doświadcza, że w takich sytuacjach mamy sobie to poczytywać za radość, za przywilej, że jesteśmy prześladowani. Jeszcze chciałem przeczytać o tym, że możemy się radować z prób i doświadczeń. To o tym mówili z Jakuba, 1 rozdział. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Tu już nam łatwiej trochę to zrozumieć, bo każdy z nas próby przechodzi różne. Ja cały czas je przechodzę i wydaje mi się, że im starszy jestem, tym więcej tych prób jest. Ale dziękuję Bogu, że je przechodzę, bo wiem, że to jest Boże działanie, tak? Kształtowanie naszego charakteru. No, też dobrze by można powiedzieć. Także moi drodzy, jeżeli jesteście teraz w godzinie próby, jesteście w sytuacji, że coś jest skomplikowanego, coś wam siedzi na głowie, nie wiecie co zrobić, to też można się w tej sytuacji radować. Choćby z tego, że nie jesteśmy sami w tej próbie, w tym prześladowaniu. Ja wiele miałem sytuacji, kiedy nie wiedziałem, co zrobić. Każdy z nas tak ma. Ale to zawsze kończyło się tym, nauczony tym, że, no, że z takim problemem trzeba przyjść do Boga. Zawsze Bóg na moje modlitwy odpowiadał i rozwiązywał moje problemy. Czasami nawet zanim ja zdążyłem się zabrać za temat.
Także dzięki Bogu możemy korzystać z Jego łaski i w chwili próby cieszyć się, bo mamy zapewnienie z Bożego Słowa, że Bóg nam da rozwiązanie. Kochani, na zakończenie mam jeszcze dwa wersety, które chciałbym przeczytać, ale tak podsumowując, jeszcze raz myśląc o radości, pamiętajmy, że radość jest w Panu i od tego w zasadzie trzeba zacząć, bo takiej prawdziwej radości nie zaznamy sami, nie znajdziemy, nie poczujemy, dopóki nie nawiążemy relacji z Bogiem. Więc jeżeli ktoś jest tutaj taki, kto marzy o takiej radości, marzy o tym, żeby się cieszyć pomimo wszystko, co się dzieje, no to jest możliwe oczywiście, ale tylko w Panu. Więc jeżeli nie masz radości, myślę, że wiemy w naszym sercu, czy mamy radość, czy nie. Jeżeli jej nie masz, to ona jest w Panu, więc trzeba postanowić, żeby nawiązać relację z Bogiem. Musimy też pamiętać, że radość jest naszą decyzją, że jest nakazem Bożym, że Bogu się nie podoba, kiedy się smucimy, kiedy biadolimy, narzekamy, tak? Bo jest jeszcze osobny temat, można by dużo mówić na temat tego, co nam tą radość odbiera. Ale my musimy zdecydować, czy się radujemy, że nawet jeżeli próby przechodzimy, doświadczenia, to też jest powód do radości. Ale co najważniejsze, że radość jest w Panu i że ją możemy odnaleźć w relacji z Bogiem. Przed Jego obliczem, w czytaniu Bożego Słowa, kiedy Go uwielbiamy, kiedy jesteśmy w społeczności z Bogiem, kiedy rozmawiamy z innymi ludźmi, kiedy jemy. W zasadzie jak tak się przyda te wszystkie wersety, to można by dojść do wniosku, że nie ma sytuacji, kiedy nie można się cieszyć. Zawsze z czegoś się można cieszyć. Pamiętajmy o tym, a dla tych osób, które nie potrafią znaleźć tej radości, wydaje mi się, że nic już nie pomaga, to jeszcze takie wersety zachęcające do tego. Jak księdze Psalmów 51. Psalmista woła do Boga: nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swojego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Na podstawie tego fragmentu możemy wywnioskować, że radość można utracić. I myślę, że to też jest element życia każdego z nas, że zaniedbaliśmy relacje i razem z tym utraciliśmy radość. Być może wiesz dokładnie, o czym mówię i znasz te wszystkie wersety. To jest taka teoria o radości, tak? Natomiast w życiu trzeba o nią zadbać, trzeba o nią walczyć, ale nie każdy jest w stanie to robić. Nie wiem, może jesteś w takiej sytuacji, że walczyłeś, ale poddałeś się. To Słowo Boże mówi nam, że możemy zawołać do Boga i prosić Go o przywrócenie radości, ale myślę, że tu bardziej psalmista mówi o tym, modli się o to, żeby Bóg mu pomógł nawiązać z nim z powrotem relację, przywrócić tą relację i radość ze zbawienia. I jeszcze Psalm 90. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Zwróć się ku nam, Panie, jak długo jeszcze. Zmiłuj się nad sługami swymi. Nasyć nas o świecie łaską swoją, abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni nasze. Rozwesel nas w zamian za dni, gdyś nas utrapił, za lata, w których oglądaliśmy niedolę. Niech się ukaże sługom Twoim Twoje dzieło, a majestat Twój synom ich. Niech spocznie na nas łaska Pana Boga naszego, a dzieło rąk naszych utwierdzaj wśród nas. Tak utwierdź dzieło rąk naszych. Nasyć nas o świcie łaską swoją, abyśmy się weselili i radowali. Amen.